Polsce każdego roku tysiące osób, które mogłyby żyć, umiera na raka. Umierają nie dlatego, że chorują, a dlatego, że ochrony zdrowia nie stać na ich ratowanie. I to nie jest tak, że Polska nie ma na to pieniędzy. Pieniądze są. Niestety rząd, zamiast wspierać chorych, postanowił dać je telewizji publicznej. Prezydent powinien wetować ustawy niekorzystne dla obywateli, nawet jeśli są korzystne dla niego. Dlatego dziś, gdy od jednego podpisu zależy życie wielu ludzi, wzywamy Andrzeja Dudę, by kierując się dobrem ogółu, zablokował przekazanie 2 miliardów złotych TVP. Te pieniądze należą się ochronie zdrowia.